teraz, proszę Państwa, już nie zwlekajmy, dlatego że już Państwu zapowiadałam, mam wielką przyjemność zaprosić do naszego grona prelegentów panią magister inżynier Elżbietę Sieniawską-Mazur. Uprzejmie panią zapraszam. I niech tradycją naszych spotkań będzie krótkie curriculum vitae pani magister inżynier Elżbiety Sieniawskiej-Mazur. Chcę państwu powiedzieć, że pani Elżbieta jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej, Wydział Elektroniczny, specjalność elektronika medyczna. Poza tym pani Elżbieta Sieniawska-Mazur posiada liczne dyplomy. Pozwólcie, że przedstawię tylko tytuły niektórych z nich. Albowiem jest dyplomowanym diagnostą z medycyny komórkowej, metoda Volla. Po drugie, dysponuje dyplomem dyplomowanego fitoterapeuty. Poza tym jest konsultantem medycyny komórkowej pierwszego i drugiego stopnia i prowadzi zajęcia z konsultacji medycyny naturalnej. I jak ustaliłam z panią Elżbietą, od 10 roku życia zajmuje się zielarstwem. Piękna pasja. To trwa zaledwie 20 lat, pani Elżbieto. 19. O, przepraszam. I jak sama napisała pani Elżbieta, jej pasje to podróże i malarstwo marynistyczne. A teraz, proszę państwa, oddaję już mikrofon pani magister inżynier Elżbiecie Sieniawskiej-Mazur, która będzie nam mówić, jak dbać o siebie i jak być zdrowym. Bardzo proszę. Dziękuję pięknie pani doktor za prezentowanie mnie i za umożliwienie przedstawienia tutaj najważniejsze dla nas sprawy, czyli naszego zdrowia. Będzie to trochę nietypowy wykład, nie tak jak mieliśmy wcześniej od strony medycznej, ale od strony fizycznej i psychicznej, ponieważ nasze ciało to nie tylko fizyczność, ale i także duch. Przed przerwą mieliśmy spotkanie na temat wdzięczności. Okazuje się, że wdzięczni ludzie są właśnie radośni, pogodni i sobie bardzo dobrze radzą z chorobą, a w zasadzie nie prowokują, żeby ta choroba w nich zaistniała. Nasze życie jest zbyt krótkie, żeby się zajmować chorobami, dlatego też nie powinniśmy zwracać uwagi na to, co nam przeszkadza. Natomiast zabrać się samemu za siebie, za swoją psychikę, za swoją fizyczność i nie narzekać, że nasze zdrowie nam coś szwankuje, bo to wina jest męża, lekarza czy kogoś innego. My sami odpowiadamy za to, czy jesteśmy zdrowi, czy nie. Bardzo często już właśnie w wieku emerytalnym, kiedy to z dnia na dzień przechodzimy z momentu, kiedy byliśmy społecznie użyteczni, do momentu, kiedy na następny dzień no, nie jesteśmy już jak gdyby potrzebni społeczeństwu, to zaczynam się zastanawiać, no możemy spać długo, możemy robić wszystko, w związku z tym, co my mamy robić z sobą. No właśnie takie spotkania, jak są organizowane tutaj na Uniwersytecie i pomyślenie, jakie hobby, które zakopaliśmy w czasie naszego dzieciństwa, moglibyśmy już rozwijać w okresie, kiedy jesteśmy seniorami. Chciałabym Państwu uzmysłowić, że w momencie, kiedy jesteśmy seniorami, no to mamy drugie życie, bo pół życia już przeżyliśmy do tego 60-65 roku życia, natomiast teraz zaczyna się właściwy okres rozwoju dla nas. Nie dla rodziny, dla społeczeństwa, a dla siebie samego. Zdrowie to według Światowej Organizacji Zdrowia pełen stan fizycznego, umysłowego, a także i dobrego samopoczucia społecznego. Nie tylko stan nieobecności choroby lub niedołęstwa. I chyba Państwo się z tym zgodzą, przy czym nasze społeczeństwo bardzo chce, żebyśmy my byli zdrowi i dojrzali społecznie cały czas, aż do momentu naszego
odejścia. My przez nasze nastawienie psychiczne pozytywne powodujemy to, że zaczyna nam się chcieć wstawać, zaczyna nam się chcieć robić to, co kiedyś nam nie pozwalały czy dzieci, czy wnuki. No a teraz mamy tylko czas wyłącznie dla siebie. Od czego należy nasze zdrowie? Głównym takim sposobem na dobre zdrowie to jest właściwa dieta. Właściwa dieta to jest dobre zdrowie fizyczne i w sumie to zależy od takich trzech aspektów. Od diety, snu, relaksu, psychiki oraz od edukacji i profilaktyki zdrowotnej. Uważam, że edukacja i profilaktyka zdrowotna powinna być prowadzona w szkołach, bo nikt nas tego nie uczy. Jak mamy jeść, jak mamy się odżywiać, co mamy robić, żeby być sprawnym fizycznie i psychicznie, a jedynie mamy tylko wymagania i nakazy. Co to jest dieta? Dieta według greckiego pochodzenia jest to styl życia. A jak wiadomo, styl życia to musimy się tego nauczyć. To nie można tak z dnia na dzień sobie się przestawić, o dzisiaj już mam dobry styl życia i będę się dobrze odżywiać i dobrze spędzać czas. Okazuje się, że musimy się nauczyć prawidłowego odżywiania oraz ruchu. Nasz wieszcz Jan Kochanowski powiedział, szlachetne zdrowie nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. I taka jest prawda, jeżeli my pracujemy zawodowo, to nie mamy czasu pamiętać o chorobie i raczej nawet zamiatajmy pod dywan wszelkie symptomy, które nasz organizm nam mówi, że coś nam nie domaga w postaci właśnie temperatury albo jakichś innych dolegliwości, bo musimy być czynni fizycznie. Natomiast chciałabym, żeby Państwo zaczęli słuchać swojego organizmu, bo on jest najlepszym naszym lekarzem i najlepszym doradcą. Nasz ojciec medycyny Hipokrates powiedział, niech pożywienie będzie dla Ciebie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Wiemy, jak to dzisiaj jest w dobie wszystkiego nadmiaru, ale dzięki temu, że jesteśmy właśnie ludźmi, no to mamy podane możliwości tak zwanego trzeciego mózgu, który nam pomaga dokonywać właściwych wyborów. Natomiast William Osler, lekarz współczesny, powiedział, że jedynym z pierwszych obowiązków lekarza jest edukowanie mas, aby nie brać leków. Wiemy, że teraz mass media powodują to, że ludzie bardzo często nadużywają leki, a Polacy już są takimi właśnie, takim społeczeństwem, gdzie bardzo łatwo wmawia nam się, że wszystkie leki, wszystkie suplementy są dla nas, zwłaszcza dla seniorów i w związku z tym bardzo często idziemy do apteki i używamy garść leków, które nam są absolutnie niepotrzebne, a wręcz przeciwnie, powodują, że nasze zdrowie jeszcze gorsze się zaczyna być, zamiast być lepiej. Jakie jedzenie dla nas powinno być lekarstwem? Otóż okazuje się, że to jedzenie powinno być nieprzetworzone, czyli głównie warzywa, owoce, nasiona, no i wszystko, co nie poddajemy wysokiej temperaturze. Natomiast powinniśmy unikać jedzenia martwego, to znaczy jedzenia po termicznej obróbce, a zwłaszcza mięsa czerwonego. My jako ludzie zaczęliśmy jeść mięso w momencie, kiedy wynaleziono ogień. Natomiast nasze jelita niestety nie są przyzwyczajone do tego, żeby trawić mięso i dlatego ono bardzo długo zalega w naszych jelitach, co powoduje procesy gnilne, a później procesy zapalne i chorobowe. Jak Państwo zajdziecie na gastrologię, obojętnie jakiego szpitala, to przepełnione są sale, bo ludzie po prostu cierpią na różne gastryczne choroby, ale nikt tym ludziom nie mówi, co mają jeść i jak mają doprowadzić swoje zdrowie do swoją chorobę do zdrowia. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób się należy odżywiać, to na pierwszym miejscu, tutaj jak Państwo widzą na piramidzie żywieniowej, jest ruch. Ruch jest bardzo ważny, ponieważ dzięki niemu
uaktywniamy wszystkie nasze stawy, kości, no i oczywiście mięśnie, a dzięki temu krew dochodzi do każdej naszej komóreczki. Na drugim miejscu jest woda. Wodę należy pić około 4% swojego organizmu, bo my znajdujemy się w środowisku wodnym i w nas jest wody około 70%. Na trzecim miejscu mamy warzywa i owoce, później mamy owoce i warzywa oleiste, a na końcu, na samym wierzchołku piramidy, mamy mięso. Czyli jeżeli nam brakuje białka do tego, żeby nasz organizm dobrze funkcjonował i trzymał kręgosłup, to nie należy zjadać dużej ilości mięsa, tylko właśnie rośliny strączkowe, które budują nasze mięśnie szkieletowe i trzymają kręgosłup. To, że ruch jest jednym z najważniejszych, to mogę Państwu powiedzieć na swoim przykładzie, kiedy mając 52 lata miałam mieć operowane biodro. Jeden z lekarzy powiedział, że mam się poddać natychmiast operacji, ponieważ gałka już jest tak wytarta, że się nie da nic zrobić. Natomiast profesor Jan Królewski, który był jego nauczycielem, powiedział, że mam chodzić 10 km dziennie. No ja, mogąc tylko parę kroków zrobić, to się zaczęłam śmiać. Mówię, panie doktorze, jak to zrobić? A on mówi tak, chcesz być na wózku? Ja mówię, no oczywiście, że nie. No to mówi, weź kup sobie kije, nordwalking i zacznij chodzić od początku, 5-10 minut, aż dojdziesz do tych 10 kilometrów. I wyobraźcie sobie Państwo, zrealizowałam to swoje zadanie w ciągu pół roku. Po pół roku zrobiłam sobie badanie ukośne kręgosłupa i biodra, okazało się, że gałka sama się zalała. No oczywiście nie sama, tylko przez ruch. No i przez to, że też zwiększyłam pokarmy, które wytwarzają kolagen, czyli różnego rodzaju galarety w organizmie. No i dzięki temu mam swoje biodro, drugie też mam swoje i nie muszę jeździć na wózku. Także samo zaparcie i takie postanowienie, że jednak chorobę wycofam, jest możliwe, tylko że po prostu trzeba chcieć. To, że w głównej mierze my wpływamy na swoje zdrowie, a nie tam lekarz czy rodzina, jest faktem, ponieważ 65% za nasze zdrowie odpowiada właściwe żywienie, a 20% ruch, czyli my mamy aż 85% wpływu na nasze zdrowie. To, co nam mówią nieraz genetycy, że jesteśmy uwarunkowani, że te choroby cywilizacyjne w nas mogą dotknąć, to jest tylko 5-10%. W związku z tym nie należy się tego obawiać, tylko należy się zastanowić i szukać metody, co zrobić, żeby po prostu być zdrowym i cieszyć się zadowoleniem. Tutaj mamy pokazane, jaką funkcję woda w naszym organizmie ma i to nie tylko jest rozpuszczalnie pokarmu, natomiast bardzo ważnym jest wchłanianie pożywienia z jelit, usuwanie produktów szkodliwych, przemiany materii. Poza tym bierze udział we wszystkich procesach biologicznych. Bez wody no to żaden pokarm, który włożymy do buzi, nie będzie mógł strawiony być. No i oczywiście zwilża nasze stawy, śluzówkę i gałki oczne. Jak powiedziałam, woda jest na drugim miejscu. Wiemy, że woda nie wystarczy, żeby żyć, ale bez niej się żyć nie da. Dla dzieci powinniśmy pamiętać, że to jest około tak pół litra wody dziennie, natomiast my średnio 2,5-3 litry powinniśmy wypijać, w zależności od naszej wagi. Światowa Organizacja Zdrowia znowuż tutaj nas przestrzega i mówi, że 80% cywilizacyjnych chorób jest spowodowane brakiem lub złą wodą, którą spożywamy. Podsumowując, zdrowie nasze zależy od nas samych, czyli w 80% od diety i od tego, czy się ruszamy. Świadomie wybierajmy pokarmy, które jemy, no i bądźmy architektem naszego zdrowia sami. Jak zrobić, żeby pokarm, który wchłaniamy, był
dobrze przyswojony. I jak już wiemy, co mamy jeść, no to należy pamiętać, że każdy kęs, który włożony do buzi, musi być przegryziony 32 razy. Czasami nam się wydaje, że to jest za dużo, a poza tym, czym senior ma to gryźć? W związku z tym należy tak żuć pokarmy, żeby one się zrobiły miałkie. W momencie, kiedy my już nie mamy suchości w buzi, nie wolno popijać pokarmów, tylko mamy tak żuć, żeby po prostu on był miałki, ponieważ w buzi się wytwarza amylaza, która właśnie dostając się z kęsem tym do żołądka, łączy się z peptydazą, która jest w żołądku i wtedy cały pokarm dostarczony do żołądka jest przez jelito wchłonięty. Także bardzo prosty sposób, tylko trzeba rzucić. Nie wolno się śpieszyć przy jedzeniu. My seniorzy nie mamy już tak mało czasu jak pracujący ludzie. W związku z tym możemy sobie pozwolić na to, że każdy posiłek to będzie uczta. Nie śpieszyć się, że gdzieś tam coś tam trzeba. Jeżeli już wolniejsi jesteśmy, no to pół godziny wcześniej sobie zrobić śniadanko. Potem się powoli ubrać. Po prostu wszystkie te czynności, które wcześniej wykonywaliśmy na zegarek, teraz sobie przełożyć, żeby to był zegar naturalny, zegar biologiczny. My jako ludzie się kontaktujemy z naszym organizmem za pomocą pięciu smaków. I tutaj za pomocą tych smaków zobaczycie Państwo, że musimy jeść wszystkiego po trochu, żeby wszystkie organy nasze dożywiać. I tak, smak kwaśny odpowiada za wątrobę i pęcherzyk żółciowy. Smak gorzki odpowiada za nasze serduszko i cienkie jelito oraz system krążenia, a także za wątrobę i tak zwany potrójny ogrzewacz. Potrójny ogrzewacz jest tutaj w mostku, ale nasza medycyna mówi, że tutaj nic nie ma. Ale to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ wszystkie meridiany, które tutaj przechodzą przez wzdłuż naszego organizmu, to właśnie się spotykają w potrójnym ogrzewaczu. Smak słodki odpowiada za żołądek, śledzioną no i oczywiście trzustkę. Natomiast smak słony, ostry odpowiada za płuca i jelito grube, a słony za nasze nerki i pęcherz moczowy. I nie dajmy się zwieść reklamą, że danych potraw nie jeść, czy słodkich, czy słonych, ponieważ jak widzicie, w związku z tym te pięć smaków musimy codziennie dostarczać organizmowi, żeby wszystkie nasze komóreczki były dożywione. Wszystko musi mieć też swoją równowagę. Jeżeli na przykład napada nas taki głód i chcemy bardzo słodkiego zjeść, to już jest symptom, organizm nam pokazuje, że zdarzyło się jakieś zanieczyszczenie w organizmie i my wtedy nie my chcemy jeść, tylko nasz, jak ja to mówię w cudzysłowie, lokator, ponieważ smak słodki potrzebują grzyby i pasożyty. Bardzo często mając zwierzątka w domu, my sami się nie oczyszczamy, ale nasze zwierzątka raz na pół roku oczyszczamy. W związku z tym zobaczmy, jak to robi przyroda, że zawsze na wiosnę są porządki robione w naszych ogródkach, wszędzie, natomiast my swojego organizmu nie oczyszczamy praktycznie nigdy. No teraz już jest świadomość dużo większa, że ludzie zaczynają się oczyszczać i dopiero regenerować, bo bardzo często bywało tak, że człowiek zjadał bardzo dużo dobrych rzeczy i suplementował się, ale w tym momencie dożywiał lokatorów, a nie siebie. Nasze zdrowie powstaje na poziomie komórki, tak samo jak i choroba powstaje na poziomie komórki. Bez względu na to, jak jest zbudowana komóreczka, stanowi ona całość naszego organizmu. W związku z tym zastanówmy się, czy dożywiamy się komórkowo, czy raczej nie dożywiamy się i dopiero jak jakiś organ nam nie domaga, to wtedy idziemy do lekarza i mówimy, że coś nas wtedy boli. Mamy milion komórek w naszym organizmie i taka nasza komóreczka, to proszę zobaczyć, jest takim małym miasteczkiem, można powiedzieć. W aparacie Golgiego mamy przemianę tych substancji odżywczych, które tam wchodzą. Substancje odżywcze wchodzą wtedy, kiedy mamy silną błonę komórkową. Natomiast w jądrze komórkowym one są dysponowane, gdzie mają zostać, czy zostać w tej komórce, czy gdzieś indziej iść. Natomiast w mitochondriach tworzymy naszą elektrownię.
Nasza elektrownia to, wyobraźcie sobie Państwo, około 60 mV. Komputer do tego, żeby pracował, musi mieć 230. Czyli zobaczcie, jak my jesteśmy skomplikowani, a jednocześnie jak mało potrzebujemy tej energii, żeby normalnie funkcjonować. Poza tym, jeżeli chodzi o komórkowe składniki odżywcze, to bardzo często, jak dokucza nam głód, no to my dostarczamy do komórek co? Makroelementy, czyli białka, węglowodany i tłuszcze. Natomiast to, co ma najwięcej wartości odżywczych, czyli mikroelementy znajdujące się w warzywach i owocach, to zostawiamy na plan dalszy. A popatrzcie Państwo, jeżeli do tego biologicznego paliwa, którym są białka i węglowodany, nie dodamy tego zapalnika w postaci mikroelementów, to nie będzie się tworzyła energia i wtedy my jesteśmy tacy apatyczni, zmęczeni, mówimy spaliśmy, ale się nie wyspaliśmy, no i nie chce nam się nic chcieć, a to tylko przez to, że właśnie nie zjadamy warzyw i owoców w dostatecznej ilości. Jeżeli chodzi o podstawę taką bardzo ważną dla życia, to wiemy, że jeżeli jest tlen w organizmie, no to my się czujemy dobrze. Jeżeli jest jego brak, to zaczynamy się dusić i po kilku minutach umieramy. Brak wody powoduje, że po kilku dniach następuje śmierć naszego organizmu. Brak pokarmu, czyli głód, występuje wtedy, kiedy właśnie nie dostarczamy nie tylko makro, ale i mikroelementów. I wtedy śmierć następuje po 4 tygodniach. Natomiast brak mikroelementów, organizm nam w ogóle tego nie sygnalizuje. Dopiero po kilku miesiącach do 5 lat mamy te braki i zaczynamy właśnie chorować na choroby cywilizacyjne typu cukrzyca, zawały, raki. To jest wszystko wynikiem tego, że błędnie się odżywiamy. Komórkowe składniki odżywcze można dać tutaj równość pomiędzy zdrowiem, ponieważ bez nich nie ma naszego zdrowia i w związku z tym musimy tak zacząć wszystkie komponować nasze posiłki, żeby w ciągu dnia zjadać bardzo dużo warzyw i owoców i pierwiastków śladowych, które są z nim zawarte, natomiast mięso, wędliny, no to zostawiać na jeden, ewentualnie na 2 pory w ciągu tygodnia. I tutaj chciałabym, żeby Państwo też zmienili swoje myślenie z organów na komórki. Bo jeżeli nasze organy nie domagają, to dopiero jeżeli nie pracują w 30%, to dają nam symptomy, że są chore. Natomiast komóreczka, jeżeli ma jakieś niedomagania, no to ona od razu pokazuje, czy to zaczerwienieniem, czy bólem głowy, czy jakimś swędzeniem. Tylko że my wtedy mówimy, no dobra, no to później, jutro. No i ten czas potem się wydłuża. Podsumowując, żeby być zdrowym i dobrze funkcjonować, musimy mieć prawidłową dietę, no i dostarczać organizmowi prawidłowych substancji odżywczych. Jest takie powiedzenie ajurwedyjskie, kiedy dieta jest zła, lekarstwo jest bezużyteczne, a kiedy dieta jest dobra, lekarstwo jest niepotrzebne. W trakcie swojego wykładu trochę będę tutaj cytowała czy ajurwedy, czy medycyny chińskiej, ponieważ tym się zajmuję już od prawie 40 lat. W związku z tym uważam, że ta medycyna naturalna, która jest wschodnia w połączeniu z naszą medycyną zachodnią, wspaniale komponuje i buduje nasz organizm. Tutaj chcę pokazać, że nie trzeba być dietetykiem, nie trzeba być specjalistą od jedzenia, żeby po prostu jeść to, co potrzeba. Stwórca dał nam tak kolory, kształty wszystkich narządów, które pokazują nam, co mamy zjadać dla danego narządu. Tutaj proszę popatrzcie na Bożą Aptekę. Bóg najpierw wydzielił wodę świeżą i potem stworzył ogrody, zasadził i stworzył zwierzęta i ryby. Wszystko to przed stworzeniem człowieka.
Bóg zostawił nam wspaniałe wskazówki, jaką żywność mamy spożywać. Popatrzcie, to jest marchewka w przekroju. Marchewka w przekroju wygląda jak źrenica oka i służy dla naszego oka. Pomidor. Pomidor ma 4 komory, tak jak nasze serce, no i służy do dożywiania naszego serduszka. Jeżeli chodzi o winogrono, winogrono ma kształt serca i wygląda jak nasze komóreczki krwi, no i służy do dożywiania naszej krwi oraz serduszka. Orzech, tak jak widzicie Państwo, wygląda jak nasz mały mózg, no i wspomaga pracę naszego mózgu. Fasola jest wyglądem podobna do naszych nerek, no i wspomaga pracę naszych nerek. Seler, kapusta, rabarba wyglądają jak nasze kości i wspomagają nasze kości. Awokado, bakłażan chronią zdrowie i gruszka chronią zdrowie naszej macicy, szyjki macicy i wyglądają jak te nasze organy. Każda kobieta, która spożywa jedno awokado w tygodniu, bezpiecza się przed rakiem szyjki macicy. Dokładnie 9 miesięcy trwa, aż awokado urośnie. Ja kiedyś nie wiedziałam, myślałam, że tak jak nasze owoce w ciągu jednego sezonu, a okazuje się, że to bardzo długo i ma aż 14 tysięcy różnych składników odżywczych. Także jak ktoś nie lubi awokada, no to proszę, zacznijcie jeść awokado. Figi są pełne nasion i wiszą dwójkami, tak jak plemniki męskie. Dlatego mężczyźni powinni zjadać dosyć dużo fig, ponieważ zapobiegają niepłodnością. Słodkie ziemniaki, bataty są już u nas w sprzedaży, zapobiegają właśnie przed chorobami trzustki i przed cukrzycą. Oliwki z kolei wspomagają funkcjonowanie naszych jajników. Pomarańcza przekrojona czy grejpfrut okazuje się, że wygląda jak nasze piersi i wspomagają utrzymanie zdrowia naszych piersi, no i prawidłowej pracy limfy. Cebula wygląda jak komórki i ona służy do oczyszczania. Pierwsze jak kroimy cebulę, no to nam lecą, czyli nam oczyszcza oczy. Natomiast dostarczając ją do środka okazuje się, że wolne rodniki usuwa produkty przemiany materii szkodliwe. No i ma jeszcze bardzo dużo witaminy C, czyli działa jak antybiotyk i nas wzmacnia. Na pewno panie znają stare przepisy babci, za pomocą których leczono przeziębienie czy grypę. Dziękuję. To jest jedna część. Drugą część będę się bardziej streszczała. Chodzi o to, że my oprócz tej fizycznej części naszego ciała mamy jeszcze część tą duchową, fizyczną. A tu jeszcze przed tym chciałabym powiedzieć, żeby po prostu teraz jak już jest wiosna, to podpatrywać wiosnę i oczyszczać nasz organizm, tak jak wiosna nam pokazuje. W marcu na przykład kwitnie podbiał i on regeneruje i oczyszcza nasze płuca. W kwietniu mamy mniszek lekarski, który regeneruje i oczyszcza wątrobę i nerki. A w maju mamy pokrzywę, która oczyszcza nasz układ krążenia i serce. I praktycznie jesteśmy już wtedy oczyszczeni i przygotowani do wiosny, do jesieni i do zimy. Także bardzo ważna jest ta pora wiosenna, ponieważ ona nie tylko regeneruje przyrodę, ale i także nas. I takim drugim symptomem, który ułatwi nam też spożywanie pokarmów, są kolory. Popatrzcie Państwo, biały kolor służy na odporność naszego organizmu, zielony dokonuje detoksu, żółty poprawia nam urodę. Pomarańczowy jest antyrakowy, kolor czerwony służy nam dla serca, natomiast fioletowy na długowieczność. Także jeżeli chcemy długo i szczęśliwie żyć, no to patrzmy na kolory i zjadajmy wszystko w zasadzie. Chciałabym tu jeszcze
Popatrzcie Państwo na... Proszę? Za szybko? No to mówcie Państwo, to wtedy będę wolniej przerzucała slajdy. Oprócz kolorów jest też ważne, jakie nas warzywa oczyszczają, ponieważ XXI wiek, w zasadzie już XX wiek, ta epoka techniczna spowodowała, że bardzo dużo rzeczy się w drugiej połowie XX wieku zdarzyło. I dzięki odkryciu Doliny Krzemowej mamy komputery, mamy telefony, mamy prąd, mamy wszystko w domu elektryczne i w zasadzie chyba byśmy teraz nie potrafili funkcjonować bez prądu. Dlatego też musimy też patrzeć, jak ten smog energetyczny oddziałuje na nasz organizm. Okazuje się, że bardzo dobrym warzywem, które oczyszcza nasz organizm i odkwasza i regeneruje, jest czerwony burak. Picie jedną szklaneczkę tygodniowo soku z buraka powoduje, że my odpromieniowujemy się i ten smog energetyczny nie oddziałuje na nasze komórki. Tak bardzo często boimy się raka, a okazuje się, że gorszą chorobą jest napromieniowanie. My nie mamy jeszcze takich jak Japończycy doświadczeń, ale już są u nas na przykład w Zunowie takie przypadki, że był człowiek chory na płuca, miał mieć operowane płuco i po otwarciu klatki piersiowej okazało się, że płuca po prostu nie ma. Jak żywność łączyć, żeby ta żywność była wchłonięta przez nasz organizm, to już proszę zobaczyć, w roku 1938 powiedział dr Hay, który mówi, że w zasadzie zakwaszenie organizmu i nieprawidłowe łączenie powoduje chorobę. Postanowił taki zegar, którym pokazał, że grupę białkową należy łączyć z grupą neutralną oraz grupę węglowodanową też z grupą neutralną. Nie tak jak nas nauczono, że wszystkie te trzy grupy się łączy razem, a jeszcze najchętniej, bo nie mamy czasu, no to tylko zjadamy grupę białkową z węglowodanową. Jest to bardzo złe łączenie, ponieważ wtedy właśnie nasz organizm się zakwasza, no i doprowadza do choroby. Są już kraje, na przykład Szwajcaria, gdzie jak człowiek zachoruje, to cały jeden dzień człowieka badają, gdzie, w którym miejscu jest jakieś zakwaszenie i dopiero później zbiera się konsylium i jest diagnoza, w jakim kierunku człowieka należy dalej leczyć i jeszcze diagnozować. Natomiast u nas nie robi się tego, ale miejmy nadzieję, że tak jak Amerykanie wywalczymy sobie leczenie środkami naturalnymi i wtedy będziemy po prostu badani prawidłowo. Przy spożywaniu pokarmów w zasadzie najważniejszy jest układ pokarmowy. Jeżeli jest zdrowy układ pokarmowy, nie ma żadnych chorób. A zdrowy układ pokarmowy to zdrowe jelita i zdrowe mięśnie. Popatrzcie Państwo, nasze jelito odpowiada za wilczy głód, niedyspozycyjność, obniżony, obłożony język, podgrążone oczy, apetyt na słodkie, depresję, nadwagę, niedowagę, zaburzenia hormonalne, nowotwory jelit, uczulenia, a także odkładanie się wody w organizmie. Natomiast zdrowe mięśnie to złe samopoczucie, cukrzyca, bóle pleców, zaburzenia trawienia, wiotka skóra. To wiotka skóra to nie jest dlatego, że jesteśmy starsi, tylko dlatego właśnie, że są słabe mięśnie i mamy za mało wody. Złe spalanie tłuszczu, zaburzenia przemiany materii, nadwaga, a także niedowaga. Zastanówmy się więc, jak wyglądają nasze jelita. Czy tak jak jest po prawej stronie, że są zanieczyszczone, obłożenie różnym niestrawionym jedzeniem i złogami, czy tak jak jest po lewej stronie, że są zdrowe, zadowolone i gotowe do wchłaniania pokarmów. Podsumowując, nasze zdrowie to zdrowe jelita i zdrowe mięśnie. Dlaczego więc chorujemy, skoro nam przyroda daje takie bogate wskazówki do tego, żeby być zdrowym? Ano właśnie dlatego, że żyjemy w świecie nadmiaru. Mamy za dużo zanieczyszczeń, za dużo złego jedzenia, za dużo pracy, za dużo stresu, natomiast za mało substancji odżywczych.
Proszę zobaczyć, my zjadamy dużo i szybko. Nie patrzymy na to, co jemy, tylko chcemy zaspokoić chęć głodu. A tak jak wcześniej pokazywałam, głód to są makroelementy, natomiast mikroelementy są na planie dalszym. My w obecnej sytuacji za dużo też zjadamy jedzenia śmieciowego. Polskie jedzenie zostało też odłożone na bok, natomiast wszystkie niemieckie, amerykańskie jedzenie, które powodują otyłość i choroby typu cukrzyca, serce, no to zagościły na naszych stołach. Otyłość staje się już epidemią XXI wieku. W Polsce mamy 65% kobiet otyłych, 48% mężczyzn, natomiast aż 80% dzieci jest otyłych. Także to już sprawa jest poważna, ponieważ te dzieci mogą już nie doczekać naszego wieku, a mogą nawet nie doczekać 30 roku życia. Podsumowując, jedzmy 3-4 posiłki dziennie. Pijmy 4% swojej wagi wody, zrezygnujmy z fast foodów, ruszajmy się i jedzmy surowe warzywa i owoce. No i jedzmy wszystkiego po trochu, tak jak nam dyktują smaki. Nie najadajmy się. Już Kochanowski w XV wieku powiedział, jedz często, a mało, a jedz tak, aby ci się chciało. Następną sprawą jest zdrowy sen. Co robić, żeby być zdrowym i spać spokojnie? Okazuje się, że najważniejsze godziny snu to są godziny pomiędzy 22 a 7 rano. Proszę. Pierwszym oddechem, jak człowiek się urodzi, to jest oddech z meridiana płuc. Meridian to jest ten kanał energetyczny, który właśnie odpowiedzialny jest za poszczególne narządy. I my z pierwszym oddechem to oddychamy meridianem płuc. I później, tak jak wskazówki zegara w prawo, zaczynają się aktywniać poszczególne narządy. Jeżeli my prześpimy, czy przepracujemy, albo przesiedzimy, przeglądamy 23 w nocy, to proszę zobaczyć, od 23 do godziny 1 regeneruje się płuca i pęcherzyk żółciowy. Bardzo dużo ludzi ma choroby płuc tylko właśnie dlatego, że niechiniczny tryb życia prowadzi. W ciągu dnia są wyżej energetyczne i już wątroba nie ma czasu, kiedy się zregenerować, tylko cały czas wszystko jest na wysokim poziomie. Następną sprawą bardzo ważną dla naszego zdrowia fizycznego jest psychika. Jak to nazwa? Psychika, aura, duch, w zależności od kultur. Wiadomo jest, że ta sfera duchowa jest i ta sfera duchowa jest jedną z też najważniejszych, bo okazuje się, że ona stanowi aż 80% naszego zdrowia. Ale nasze ciało jest, można powiedzieć, ułomne i widzi to, spostrzega, co zna. Jest taka książka o parapsychologii i oddziaływaniu na psychikę. Okazuje się, że na przykład jak Kolumb dopłynął do wybrzeży Ameryki, to ludzie nie zauważyli tych ogromnych statków, ponieważ im się nawet nie śniło, że oprócz ich łupinki wykutej z pnia, może coś takiego wielkiego płynąć na wodzie. I dopiero jak ludzie wyszli z tych statków, stanęli na brzegu, zobaczyli, że mają jakieś dziwne ubrania, że mają inny kolor skóry, no to dostrzegli, że coś się stało, coś, co do tej pory było dla nich nieidentyfikowane, no i nieznane. Dlatego też my też bardzo często w naszej ograniczonej przestrzeni trójwymiarowej dużo rzeczy nie spostrzegamy, no bo po prostu tego nie znamy, nigdy tego nie widzieliśmy. My jako ludzie, jako jedyni właśnie z ssaków dostaliśmy tak zwaną nową korę. Jest to trzeci mózg, mózg inteligentny, ale niestety on oprócz tego, że odpowiada za kreatywność i za odpowiedni dobór jedzenia, no to odpowiada też za to, nie chce mi się. To nam ludziom bardzo często, no, szukamy wymówek i w związku z tym zamiast się zastanowić, co zrobić, żeby dobrze się czuć, no to mówimy, nie chce mi się i dzisiaj poleżę, dzisiaj tego czy tamtego nie zrobię. Dlaczego nie korzystamy z tego mózgu trzeciego i dlaczego chorujemy?
Tutaj posłużę trochę fizyką. Okazuje się, że medycyna kwantowa razem z medycyną tą fizykalną zeszła w czasie tak w latach 80. i pokazała, że oprócz tej fizyczności to jest jeszcze nasza duchowość, na którą się mało zwraca uwagę. Natomiast Ajurweda mówi, że nasze nastawienie fizyczne, nasza energia ma bardzo duży wpływ na nasze ciało, które się regeneruje co 7 lat. Także co 7 lat jesteśmy nowi, zdrowi, piękni i nie powinniśmy się w ogóle starzeć, ani nic nas nie powinno boleć. Natomiast świat niewidzialny jest światem prawdziwym i to światem na poziomie kryształów. My jesteśmy taką matrycą krystaliczną, o czym powiem zaraz, ponieważ ten mózg inteligentny nam wskazuje, co jest dobre dla nas, co jest niedobre. Jako przykład mogę powiedzieć, jeżeli na przykład weźmiemy roślinę, na przykład liść i kawałek tego liścia zniszczymy, to wykonując zdjęcia tak zwane kirjanowskie, okazuje się, że to zdjęcie ma dalej postać całego liścia. To samo z naszym fizycznym ciałem. Jeżeli na przykład miałam taki przypadek, panu obcięto rękę powyżej łokcia, zrobiliśmy zdjęcia kirjanowskie, okazało się, że ta ręka jego dalej fizycznie, znaczy już nie była fizycznie, tylko psychicznie, ona istniała dalej w takiej formie, jaka była przed obcięciem. I okazuje się, że my cały czas mamy to nasze ciało duchowe, astralne, ale na niego po prostu nie zwracamy takiej dużej uwagi jak na ciało fizyczne. Bo, tak jak już powiedziałam, nasze ciało to taka, można powiedzieć, matryca krystaliczna. I ona składa się z takich dwóch kryształów, kryształy piezoelektryczne i kryształy ciekłokrystaliczne. Kryształy piezoelektryczne zamieniają naszą energię mechaniczną w elektryczną, natomiast pod wpływem pola elektromagnetycznego, które mamy teraz wszechobecne, zmieniają swój kształt. Stąd też właśnie nadprodukcja niektórych komórek, no i wytworzenie się chorób raka różnego rodzaju. Natomiast drugim takim kryształem to są kryształy ciekłe i tutaj mamy na przykład kryształy, te są między innymi w układzie nerwowym, gdzie nasze jelita, które w sposób natychmiastowy reagują, że coś jest nie tak, odczuwamy ból, czy też na przykład prawidłowy ruch robaczkowy. Kryształy te piezoelektryczne są między innymi właśnie w kościach, jelitach, zębach, tkankach łącznych i dużą rzeczą jest, że do tych badań takich fizykalnych dołączyli teraz jeszcze genetycy, bo okazało się, że większość chorób się odbywa na poziomie struktury krystalicznej i na poziomie DNA, a dopiero później zaczyna chorować nasze ciało. Einstein, który wymyślił atom i dzięki niemu właśnie mamy to, co mamy, powiedział, że życie jest jak jazda na rowerze. Aby utrzymać równowagę, musi być w ruchu. Także, kochani seniorzy, nie można siedzieć w domu w kapciach, trzeba wychodzić, trzeba realizować swoje piękne marzenia i trzeba być czynnym. Radość z życia i poczucie spełnienia trzymają nas przy życiu i przy zdrowiu. To, że jesteśmy wdzięczni, no to w zasadzie ja mówię, że powinniśmy codziennie być wdzięczni za wszystko. Za to, że mamy ręce, nogi, że mamy oczy, że możemy oddychać, możemy chodzić, możemy funkcjonować. I tak dużo rzeczy wkoło nas się dzieje, a my w zasadzie czasami tego nie dostrzegamy i mówimy, że ktoś nas jest intruzem, no bo chce nas wyrwać gdzieś na jakieś tam spotkania, a okazuje się, że właśnie te spotkania, ruch nadają naszemu sensu życie. Według kanonu starożytnej medycyny chińskiej jest powiedziane, że człowiek jest takim wielkim systemem energetycznym. Tak jak wcześniej mówiłam, my mamy meridiany energetyczne i jest ich 12, odpowiadają za poszczególne układy, za układ oddechowy, pokarmowy i tak dalej.
i każdy ten układ jest, zmienia się co 7 lat. Natomiast tych ruchów cyklicznych takich mamy aż 22. I w związku z tym człowiek, energia w człowieku powinna funkcjonować do 150 roku życia. Wiadomo jest, że w europejskich warunkach mało jest tego. W tamtym roku bodajże pani dożyła 122 lat. Jak redaktor się pytał, a co pani jadła, co pani robiła, że pani taka jest żywa i tak dużo lat już ma. Ona mówi, no jadłam wszystko, wszystko po trochu, nawet kielicha sobie walnęłam. Ale redaktor mówi, no ale co pani jadła? Ona mówi, ja nie wiem, o co pan pyta. Tutaj chciałabym państwu, ci co mają dostęp do internetu, no to niech sami, a ci co nie mają, to niech pójdą do czytelni, czy tam do koleżanki i przeczytają sobie raport o długowieczności Chińczyków. Okazuje się, że jest taka, to kilka osad u podnóża gór w Chinach, gdzie ludzie żyją około 136 lat. Także tam się nie śpiewa 100 lat życia na urodziny, ponieważ jest to wiek osiągalny prawie dla każdego. Redaktorka, która dotarła do tych ludów, okazało się, że oni jedzą dużo roślin nieprzetworzonych. Prawie wcale nie jedzą gotowanych albo tam podgrzewanych, czasami tylko podgrzewają. No a głównym ich pokarmem to są właśnie warzywa, owoce i zdrowa mineralna woda. Naukowo stwierdzono, że 15% zdrowia człowieka to nasze geny, czyli dziedziczenie od rodziców. 15% zdrowia mogą przywrócić nam tylko lekarze, natomiast 70% my sami wpływamy na nasze zdrowie i życie. W związku z tym musimy się zastanowić, co w naszym życiu należy zrewidować, co odrzucić, co dodać, żeby być zdrowym. Wiemy, że człowiek zdrowy ma wiele marzeń, natomiast chory tylko jedno – być zdrowym. Prawda? Można wyglądać tak jak ta pani. Mówi, jestem bogata, mam srebro we włosach, złoto w zębach, kryształy w nerkach, cukier we krwi, kamienie w pęcherzu żółciowym, ołów w nogach, żelazo w arteriach, jęczmień w oku, zapasy tłuszczu i gazu. Nigdy nie sądziłam, że się tego dorobię. Ale można i żyć zdrowo i szczęśliwie. Ja tu proponuję tą drugą wersję, żeby ZUS zamienić na zdrowie, urodę i sukces. Chciałam tu jeszcze pokazać parę takich warzyw i owoców, ponieważ przyroda jest najlepszym naszym architektem i po prostu podpatrywać nasze warzywa, owoce. Tutaj na przykład we wcześniejszym tym slajdzie to nie było. Niektórych na przykład grzyby są tak zbudowane jak nasze uszy i w zasadzie służą nam do budowy naszego ucha. Awokado oprócz tego, że dożywia nasze rodne narządy, no to tak samo jest jak macica i wtedy jeżeli mamy nasze dzieci, czy tam wnuki mają dzieci, są w ciąży, no to powinni jeść niektóre właśnie potrawy w większej ilości, ponieważ przy rozrodzie, no to musimy obsłużyć dwie osoby, swoje i dzieciątko. Tutaj jeszcze raz pokazuję burak, ponieważ on jest jednym z najważniejszych owoców w obecnym czasie. Na grypę nie zażywajcie państwo pastylek, tylko popatrzcie, co z warzyw i owoców możecie sobie wziąć i zwalczyć ją sposobami naturalnymi. Jeżeli macie wysokie ciśnienie, a w obecnych czasach wiem, że bardzo dużo ludzi ma wysokie ciśnienie, to też spożywajcie buraki czy szpinak, wszystko co zielone w zasadzie, a ciśnienie wam się unormuje. Ananas, jeżeli ktoś ma bóle wzdęcia lub też zaparcia. Zaparcia są też z tego powodu, że mamy za mało wody w organizmie i też za mało się ruszamy.
A poza tym ananas też wyrównuje histaminę, także jak są tam problemy z sercem czy z krążeniem, no to dodatkowo jeszcze nam to ureguluje. Do najlepszych przeciwbólowych leków, no to znowuż mamy pełną gamę. Nie trzeba brać paracetamolu i zabijać sobie wątroby i płuca, a brać ziółka. Takim przeze mnie na przykład używanym najczęściej ziołem, no to są właśnie goździki, mięta, imbir, no i oczywiście picie wody. Od momentu, kiedy zaczęłam pić tak 2,5 do 3 litrów wody dziennie, to okazało się, że wiele schorzeń, które posiadałam, typu jelita, usunęły się same. 6 najlepszych doktorów. To jest, zobaczcie Państwo, słońce, woda, oczywiście sen, świeże powietrze, ćwiczenia i dieta. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to dla nas, dla seniorów, jeżeli ktoś nigdy nie ćwiczył, no to nie zalecam takich intensywnych, bo można sobie zrobić krzywdę. Natomiast najlepszym, tak jak po sobie to już stwierdziłam, jest North Walking, uaktywnia cały organizm. Jeżeli pojawia się choroba, to przyroda ma na to już lekarstwo. Popatrzcie, Hipokrates żył 6 tysięcy lat przed naszą erą. I w zasadzie, gdyby nasi lekarze dalej kontynuowali jego pracę, no to nie byłoby tylu chorób, które są teraz w XXI wieku. No i tak jak wcześniej mówiłam, uczenie się jak być zdrowym jest tak samo ważne jak nauka wszystkich innych umiejętności. Ponieważ nie mamy tego w naszej edukacji, to musimy sami za to zawalczyć. Jest jeszcze bardzo ważną rzecz. My jesteśmy cząstką natury. Mamy swoje korzenie nie w betonowych blokach, ale w naturze. Człowiek ma swoje bogactwo i zdrowie wtedy, kiedy kontaktuje się z przyrodą. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jeżeli na przykład 2,5 kilometra wejdziemy w las, to nasz układ immunologiczny się wzmacnia aż 60 razy. Jest to tak, ponieważ las otacza swoją opieką nie tylko te małe roślinki i siebie, ale i wszystko, co się w nim znajduje. My nawet nie musimy mieć świadomości, że las wzmacnia naszą odporność. My powinniśmy tylko być. W związku z tym ruszajmy się po parkach, po lasach, bądźmy jak najwięcej na powietrzu, a zobaczycie, że zdrowie zacznie do nas napływać. Chińska rada na dobre samopoczucie to oprócz tego właśnie, że będziemy się ruszać, to tak samo musimy zdawać sobie sprawę, że więzi rodzinne, które są w naszym społeczeństwie polskim dosyć tradycyjne takie, no to nie zrywać ich, bo często jest tak, że młodzi wyjeżdżają, zostawiają rodziców, dziadków, no i później dopada ich depresja, a okazuje się, że jedną z czynników właśnie zdrowotnych to są właśnie więzi rodzinne i wtedy mamy doskonałe zdrowie fizyczne i psychiczne. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Szanowni Państwo, myślę, że w imieniu nas wszystkich podziękuję pięknie pani magister Elżbiecie za to, że zechciała podzielić się z nami swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Bardzo za to dziękuję. Trochę się przeraziliśmy, trochę zweryfikowaliśmy nasze myślenie o tym, jak żyjemy, co jemy, ale jedno jest pewne. Za oknem świeci piękne słońce, więc jak stąd wyjdziemy, to podejmijmy jedno wspólne zobowiązanie, że weźmiemy rodzinę, bo są więzi, weźmiemy tych, którzy zechcą z nami iść na piękny spacer i chociaż jedno z tych postanowień będziemy spełniać. Dziękuję raz jeszcze, gratuluję. Gratulując, dziękuję w imieniu nas wszystkich i składam na ręce pani Elżbiety Sieniawskiej-Mazur podziękowania. Jednocześnie, proszę Państwa,
Może nawet nie wiemy, jak wiele osób wśród nas, wśród słuchaczy Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora jest osobami, które mają różne pasje, zainteresowania. Tak jak pani Elżbieta zechciała podzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem, różnymi kompetencjami, wiedzą i myślę, tak to odebrałam swoją wielką pasją. Niech ten przykład pani Elżbiety będzie ośmieleniem dla innych osób, które być może również chciałyby tutaj, z tego miejsca, opowiedzieć o swoich życiowych pasjach, o swoich namiętnościach naukowych i zainteresować pewną dziedziną życia, która jest tej osobie bliższa, a nam stanie się po tym wykładzie jeszcze bliższa. Dziękuję Państwu serdecznie za dzisiejszy udział. Zapraszam na następny zjazd. Przypominam, spotykamy się w sobotę 2 marca o godzinie 10. Osobom, wolontariuszom, Państwu, którzy już zapisali się, by wesprzeć nas w tym zjeździe marcowym, już z całego serca w imieniu nas wszystkich serdecznie dziękuję. A teraz proszę Państwa, do parku, do lasu. Kto jeszcze nie widział syrenich stawów, na granicy parku Lasu Arkońskiego i parku Kasprowicza zachęcam, polecam piękne miejsce, syrenie stawy. Dziękuję, do zobaczenia.